Witajcie! Dzisiaj wracam, ale jeszcze zdążę nagrać jeden film, a obiecałem Wam film z niespodzianką. No przy czym troszeczkę się pomyliłem, bo niespodzianki będą dwie. Oto jedna z nich. Zobaczcie. Jakiś czas temu zamówiłem paczkę. Ta-dam! Przyszło takie coś. Kluczyk, słuchajcie, udarowy. Ciekawostką jest jeszcze fajne to jest nie wiem co to jest, jakaś tam firma taka, nie o to chodzi, ale kupiłem to na podstawie, słuchajcie, filmu, jaki oglądałem na YouTubie, i facet to zachwalał, że to jest dobry sprzęt. On jest zadowolony, tam porównywał bardzo dokładnie, szczegółowo i tak dalej, opisywał podobne do takiego, parametry rozebrał na części, no i okazało się, że to jest dobre. Dodatkowo, słuchajcie, zobaczcie, tutaj w środku można złożyć zwykłe bity, także też taka fajna sprawa, bo ja do tej pory myślałem, że to jest wyłącznie klucz udarowy do tych kluczy nasadowych. No i okazuje się, że jednak nie tylko. Tutaj w zestawie są dwie baterie jakieś takie, zobaczcie, wy się na tym znacie, to wiecie co to jest. Dodatkowo jest zwykła taka ładowarka jak do laptopa, bo te baterie można też ładować tutaj przez ten otwór. Ale co ciekawe, słuchajcie, pasują baterie idealnie od Makity, także to jest też taka fajna sprawa. No i oczywiście pasuje też ładowarka Makity do tego zestawu, także to zobaczymy, jak się sprawdzi przy odkręcaniu różnych takich niespodzianek, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie, ale do tej pory kręciłem ręcznie kluczem. Natomiast przy tym sprzęcie, no już mam nadzieję, że ręczne kręcenie czy grzechotką, i to oczywiście tam, gdzie trzeba, to zostanie. Ale może się tutaj coś zmieni na fajne i pozytywne rzeczy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, druga niespodzianka, to słuchajcie, jedziemy. No, ale zanim pojedziemy, to zrobimy próbę. Zobaczymy, jak to funkcjonuje, żeby mi tylko ręki nie urwało. Zaraz przykręcam. No patrzcie, super. I dokręcone. Rewelacja. Patrzcie. I dokręcone. No to czyli test taki pierwszy tej wkrętarki klucza udarowego się powiódł. Można powiedzieć, że sprzęt gotowy do pracy. Fajnie jest, bo jest jeszcze tutaj, widzicie, kontrolka ładowania baterii, ile tego jest naładowane, jak, w jakim stopniu. Jeszcze to jeszcze raz włączymy, o widzicie, podświetlane. Także takie coś. No ja jestem zadowolony, bo naprawdę ta maszynka była w bardzo dobrej cenie. Nie wiem, w sumie coś koło 200 zł czy 250, jakoś tak, nie wiem, na pewno nie więcej. Maszyna, słuchajcie, z dwoma bateriami i ładowarką. Co prawda bez walizki, ale to nie o to chodzi. Także najważniejsze, że jest pomocnik super. Zobaczcie, po prostu taka prosta sprawa jak klucz, jak teraz odkręcanie kół, to tu człowiek by musiał zapierać, kręcić, a tu bzyk, parę sekund, słuchajcie, i rewelacja. No dobra, to tyle. Mam dzisiaj mało czasu, bo wyjeżdżam, więc muszę się trochę przyszykować, mam dużo rzeczy jeszcze do spakowania i tak dalej, do przygotowania, dlatego jedziemy zobaczyć drugą niespodziankę. No, jesteśmy. Nie, to nie siewnik, słuchajcie, za to pług. Rozebrałem go, słuchajcie, tu odciąłem te dwie śruby, znaczy te dwie, ojeju, słupice. No i w każdym razie, słuchajcie, kupiłem taki pług dwójkę, Unia. Tutaj ma te dwie korby do poziomowania. Także to trzeba będzie je tylko po prostu pozakładać. Rzecz w tym, że przywoziłem go Toyotą, no i inaczej by się po prostu nie zmieścił. Ledwo co wszedł, ale wszedł. Dziwne ma tutaj takie koło, nie wiem od czego, po prostu takie wielkie. Także to jakieś takie, może będziemy zmieniać to koło, może nie, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest od niego, tego koło, czy od czego innego. Wy tam się znacie na tym, ja tam nie wiem, ale o koło nie chodzi. Tu ma takie dwa przedpłuszki, widzicie? Jeden tutaj, drugi tutaj.
Także one po prostu też trochę tam poderwą te korzenie. Dlaczego ta dwójka właśnie? Bo ona to nie jest pług do takiego stricte orania. To jest pług, proszę ja was, do tego, żeby przejechać pierwszą orkę po tych pniakach. W razie czego, jeśli coś by się tutaj złamało, to nie będzie szkoda. Bo no po prostu trudno, złamało się i cześć, prawda? Ale wygląda mi on całkiem porządnie. Tu nie widać, żeby było coś jakieś pospawane, popękane, tak mi się przyglądałem. Tutaj te noże, czy jak on to się tam nazywa, nie wiem. Jakoś to tam wygląda. Te lemiesze tutaj są dobre. Odkładnia się w ogóle nie liczy, bo odkładnia to jest, wiecie do czego. No nie będzie ona tutaj służyła jako odkładnia, żeby to jakoś ładnie to pole wyglądało, a tak jak powiedziałem, wyłącznie do tego, żeby wyrwać te pniaki. No i oczywiście potem przyczepa, ciągnik i zbieranie pniaków, tak żeby było czyste. Oczywiście tak samo jeszcze raz przejedziemy tą brodą ciężką po tym wszystkim, żeby to, co nie zostało wyrwane, żeby jeszcze dorwać, i wtedy będzie już wszystko w porządku. Także to jest ta druga niespodzianka. Bardzo się cieszę, bo do tej pory pługa takiego nie posiadałem własnego. Korzystałem tam, pożyczałem, ale to co innego mieć własny, a co innego pożyczony. No i przede wszystkim tutaj właśnie jest ten temat, taki właśnie dwójka. Dlaczego dwójka? No można by było śmiało wziąć, słuchajcie, trzy skibowy, ale co? Przede wszystkim 60 miałaby ciężej. Po drugie, to wyrywanie pniaków mogłoby po prostu być trochę bardziej utrudnione. Ja czytałem te wszystkie komentarze, gdzie pisaliście, że najlepiej półgłąkowy. Takowego nie znalazłem. Także półgłąkowy jako taki to w ogóle ma tylko jedną skibę. No i dlatego po prostu kupiłem ten. Cena taka normalna w sumie dla dwójek, bo powiem wam, że kosztował mnie 250 zł. Także to normalna cena. No i przede wszystkim, słuchajcie, no jeżeli coś mu się stanie, jeżeli gdzieś tam się połamie, czy coś, a będzie już tak w jakiś sposób, powiedzmy, gdzieś tam trafi na jakiegoś pniaka, nie daj Boże, to po prostu się go wywali na złom i kupi drugi, no. Także to jest, mówię, to jest sprzęt w tej chwili kupiony tylko po to, żeby zrobić tą porządną robotę. Widzieliście oczywiście w poprzednich odcinkach, jak Jarek tam zbierał to drewno. Ja mu też pomogłem tam z jedną z dwoma przyczepami, żeśmy ładowali i zrobione. Ta jedna opona też do roboty. Kurczę, myślałem, że słuchajcie, że to będzie odkręcone, ale problem był w tym, że nie było klucza i ja teraz zresztą też nawet zapomniałem tego klucza wziąć, cholera. Także niestety się nie udało, ale to, co jest w każdym razie do zrobienia powolutku, to idzie do przodu. Oczywiście z Jarkiem, słuchajcie, podjęliśmy też temat remontu tej przyczepy, ale to jeszcze mamy trochę czasu, tak. Także na razie działamy w kierunku raczej przeorania, przygotowania pola pod zasiew. No i teraz słuchajcie, jeżeli jest ten pług i być może odwrócimy tutaj te przedpłuszki, żeby to jakoś po prostu rwało to co jest do wyrwania, powiedzmy, czy uszkodziło cokolwiek, żeby te dwa główne miały lżej. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Czy je pakować na odwrót, tak żeby były tą wstępną taką fazą orną, żeby tamte miały dwa lżej, czy nie, to zobaczymy. Ale w każdym razie, słuchajcie, ziemia, tak jak wam mówiłem, 3,8 do 4,2, jeśli chodzi o pH, także bardzo kwaśna. Tam będzie rosła borówka, więc ja na pewno nie będę tego odkwaszał. To ma takie być, bo ludzie płacą duże pieniądze, żeby glebę zakwasić, a ja mam tu gotowca. Więc nie będę się na pewno absolutnie sobie niszczył tej roboty. No i czytałem trochę o roślinach, bo tam też mi podrzuciliście gleby, jakie powinny być, znaczy jakie powinny być rośliny na glebach kwaśnych i tak dalej. Bardzo dziękuję z tej strony, tam taka jedna fajna tabelka, kolega, może się przypomnisz w komentarzu, bardzo ci dziękuję za podrzucenie tej tabelki. No i słuchajcie, wyczytałem, że gryka, że łubin żółty, że facelia, i rzeczywiście coś w tym stylu trzeba będzie zrobić. Najpierw myślałem, że to pójdzie gryka, tak jak kolega właśnie zaproponował, mieszankę gryki z łubinem. Ale chodzi o to, że tak jak Leszek z kolei napisał w jednym z komentarzy,
że to będzie zachwaszczone bardzo pole, no i ta nawłoć się w tej chwili rozsiała, więc on przeżył to samo z tą nawłocią i była po prostu katastrofa. Ja mam poważny problem z tym, bo to się zaczęło wszystko wyrastać razem. No i teraz kwestia wyszła na to, że trzeba jakąś roślinę posiać, która będzie szybsza od nawłoci. No i tak sobie pomyślałem, że jeżeli by to porządnie przewrócić wszystko i wysiać, słuchajcie, facelię. Facelia jako roślina miododajna, oczywiście też bardzo dużo azotu zostawia w glebie, więc też korzystnie. Ale z kolei z tego, co czytałem o tej roślinie, to jest błyskawica rosnąca. Ona po prostu rośnie natychmiast i bardzo, bardzo szybko, zagłuszając wszystko po drodze i nie dając wyrosnąć innym roślinom. I teraz powiedzcie mi taką rzecz. W tej sytuacji, co byłoby lepsze? Czy też właśnie gryka z łubinem, czy facelia, bo to będzie decydujące, rzeczywiście decydujące, jak to powiedzieć, działanie, jeśli chodzi o zagłuszenie chwastów, no i praktycznie przygotowanie pola już pod takie rzeczywiste uprawy. Także to byłoby bardzo fajnie, jakbyście mi napisali, co o tym sądzicie. No ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo się cieszę, że mam ten pług. Właśnie widzieliście przed chwilą też ten klucz udarowy, też fajna sprawa, bo to bardzo ułatwi różne sprawy przy mechanice. Tu jedyne co, to muszę kupić, słuchajcie, te śruby tutaj długie, nowe, ale to w agromie na pewno kupię do pługa te 3-6 śrub. Także będzie już ten temat, myślę, że z głowy. Ja w tej chwili jadę, zobaczymy, kiedy będę wracał, bo widzicie, jak ta sytuacja jest taka dosyć gorąca. Tu się wszystko w każdej chwili może zmienić, ale jestem dobrej myśli, że wszystko się będzie działo. Tymczasem jadę, żegnam się z Wami tym filmem i oczywiście następne filmy już z Niemiec. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!